Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niebezpieczne Związki. Ja nazywam się Aldona Sosnowska-Szczuka, jestem dziennikarką i autorką książek na temat zdrowego stylu życia. Ja nazywam się Marlena Kazon, jestem psychoterapeutką PAR. Dzisiaj porozmawiamy o przemocy w związku. Co jest przemocą w relacji partnerskiej mhm. i kiedy mówimy w ogóle o, e, o przemocy? Przemocą jest przekroczenie granic. I o przemocy mówimy przede wszystkim wtedy, gdy wiemy, że druga strona sobie tego nie życzy, a my wykonujemy coś wbrew jej woli. Bo my często e, używając słowa przemoc w odniesieniu do relacji partnerskiej, na przykład, e, mamy na myśli taką przemoc fizyczną, czy czysto fizyczną, taką agresję, tak? Bicie, nie wiem, szarpanie na przykład. E, ta przemoc może mieć jednak zupełnie inne oblicza i czasami takie, że sobie nie uświadamiamy nawet, że zachowanie partnera czy partnerki wobec nas jest przemocowym zachowaniem. Tak, oczywiście, biorąc pod uwagę na przykład inwigilację w związku, to również, są, to również jest przemoc. Śledzenie partnera? Śledzenie partnera, oczywiście jak najbardziej. Sprawdzanie telefonu. Telefonu, ale i też jego poczynań. E, tutaj kontrolowanie, zarządzanie, takie często kastrowanie partnera. W jakim sensie? Co masz na myśli, mówiąc kastrowanie? Ty się nie nadajesz do wychowywania dzieci. Mhm. No. Albo fatalnie gotujesz. Ty się nie nadajesz do tego. Nie znasz się na tym. Nie znasz się na tym. Mhm. To jest taka ocena, która również jest przemocą. E, a dlaczego tak postępują e, ludzie? Co, co zyskują, postępując w ten sposób wobec partnera? Poczucie władzy, zarządzają wtedy drugą stroną, czyli paradoksalnie jest to taki związek, który jest jedno, y, dwuosobowy, ale jedna osoba podejmuje decyzję. We wszystkich płaszczyznach? Tak, na, na, na wszystkich, wszystkich płaszczyznach, płaszczyznach dokładnie. Od płaszczyzny ekonomicznej po płaszczyznę emocjonalną czy seksualną. Czy w ten sposób zachowują się wyłącznie osoby, które mają na przykład niskie poczucie własnej wartości i w ten sposób wyrównują sobie te deficyty? Oczywiście zarówno osoba, która jest sprawcą przemocy, jak i ofiarą przemocy nie mają poczucia własnej wartości, bardzo często jest ono zaniżone, tylko u osoby, która jest zarządzająca i sprawcza. Poczucie własnej wartości zostaje podniesione poprzez zarządzanie, inwigilowanie, często taką dużą presję, masz zrobić to teraz, natychmiast, a u osoby, która wchodzi w rolę ofiary. To taka ta służalcza postawa. Oczywiście taka też postawa bezradności wyuczonej, emocjonalności, takiej, że widzimy rzeczywistość w barwach czarno-białych, to również jest duża przemoc emocjonalna, która później rozgrywa się w związku. I ona jest wynikiem tych zachowań? Niekoniecznie. Bardzo często, oczywiście. Te, te nasze zachowania w takich relacjach wynikają z domu i z obserwacji swoich rodziców. I też bardzo często, jeżeli była w naszym rodzinnym domu jakakolwiek przemoc, to my też jesteśmy ofiarami tej przemocy, czyli możemy w naszym związku pójść w kierunku bycia sprawcą przemocy albo wejść w rolę ofiary. A od czego to zależy, Przemocy. którą rolę przyjmiemy? W zależności od tego, z kim w dzieciństwie się utożsamialiśmy, czy nam żal było mamy, a baliśmy się ojca, to wtedy jest bardzo, duża, bardzo duże prawdopodobieństwo, jeżeli nas, nasz partner jest podobny do naszego taty, to wejdziemy w rolę naszej mamy, prawda? Swojej mamy. Mm -hmm. I odtworzymy znowu schemat, i pamiętajmy, że tutaj jest takie koło przemocy. Tak stereotypowo, mężczyzna jest przemocowy wobec swojej kobiety, a kobieta jest, oczywiście mówię o stereotypach, przemocowa wobec swoich dzieci, a dziecko jest przemocowe wobec, wobec rówieśników albo zwierząt. I gdzieś tam mamy cały czas takie koło, które się samo napędza. W jaki sposób można to przerwać? Bardzo często przerywa to jedna z osób, ze współpartnerów, mhm. chyba że do tej przemocy oczywiście dołączone jest również uzależnienia, które często idą w parze, to jest to dużo, dużo trudniej zatrzymać. Czyli tylko osoba z zewnątrz wtedy? Często tak, często dzieci, które nie radzą sobie z emocjami albo z agresją, mhm. albo mają różnego rodzaju deficyty emocjonalne często szkoła zauważa nazywa i bardzo często sprawca przemocy bądź ofiara przemocy słysząc to i widząc jakie mogą być konsekwencje zaczynają nad sobą pracować. Bardzo często bywa tak, że jedno z partnerów mówi sobie dosyć, już nie jestem w stanie i albo poszukuje kogoś dodatkowego, mówię tutaj wspierającego. O... O kochanku, kochance, albo gdzieś tam decyduje się na odejście, natomiast to odejście jest bardzo trudne, ponieważ między sprawcą a ofiarą jest taka niepisana umowa, nie są w stanie funkcjonować w innych relacjach, póki nie przepracują swoich deficytów, bardzo często z wczesnego dzieciństwa. Czyli tak naprawdę e, można mówić o rozpadzie tej relacji, ale mimo tego rozpadu. I tej braku bliskości ci partnerzy cały czas są ze sobą, jakby są skazani na siebie. Bardzo tak? często są, bardzo często ofiary przemocy idealizują swoich sprawców przemocy, a sprawcy przemocy z nikim nie będą mieli takiego poczucia bezpieczeństwa jak właśnie z tą ofiarą przemocy, z którą żyją tyle lat i która na wszystko im pozwala. A dlaczego idealizujemy sprawcę przemocy? Jeżeli takowy był nasz tato, a przeżyłyśmy i mamy poczucie wdzięczności wobec niego, oczywiście jest to w dużej mierze zaburzenie. Później wiążemy się z tym mężczyzną, który również posiada pewne cechy, które uaktywniają nam traumy z dzieciństwa, i nasze zachowanie jest takie samo, jak było w dzieciństwie: nic sobie nie uświadamiamy w tym momencie, nie ma żadnego wglądu, tak jak tam funkcjonowaliśmy. Tak tutaj funkcjonujemy. Tam widzieliśmy bądź widziałyśmy yy, rodzinę, która składa się z czarno-białych komunikatów, wszystko jest dobre albo źle, ty robisz źle, ja robię dobrze, jest bardzo dużo ocen, jest bardzo dużo inwigilacji, jest bardzo dużo przemocy ekonomicznej i naszą ofiarą jest nasza mama i wyobrażamy sobie, każda kobieta tak ma. Niezależnie od tego, czy mam do czynienia z wykształconymi kobietami, czy z mniej wykształconymi, czy z niewykształconymi, wszystkie mówią to samo. Nie znam innej relacji z mężczyzną, tylko taką. I taką jestem w stanie stworzyć na ten moment. Czyli ten schemat takiej przemocowej relacji, on nie dotyczy wyłącznie. E, powiedziałabym par ze środowisk mało wykształconych. Absolutnie nie. Po prostu to jest bardziej widoczne może w takich środowiskach. Jest to zupełnie inny rodzaj komunikatu. Tutaj mamy inwektywa, mhm. tutaj mamy komunikaty mocno intelektualne, które oczywiście są niezwykle seksistowskie i przekraczają nasze granice. I odbierają nam też poczucie naszej własnej wartości, potem zmniejszają godności. godności. Mhm. Tak, Na to zewnątrz to tutaj... może się wydawać, że para. Super fajnie funkcjonuje, natomiast Oczywiście, w domu tak. za zamkniętymi drzwiami bardzo często dochodzi do takich tragicznych sytuacji. Tak, jak najbardziej w wielu domach też jest taka gra, że na zewnątrz gramy cudownych, cudownie ze sobą będący, zamykamy drzwi i zaczyna. Wszystko się dziać. Natomiast co jest bardzo tutaj ciekawe, to to, że powiedziałaś, że ten partner czy partnerka odbiera nam poczucie własnej wartości. Tego nie można zrobić, jeżeli nam wcześniej tego rodzice nie zrobili. Czyli jeżeli dziecko nie ma poczucia własnej wartości, wiąże się z takowym mężczyzną czy z taką kobietą, która tak je. Bądź go traktuje, nie jest w stanie tutaj zawalczyć o siebie, ponieważ nie ma tego poczucia własnej wartości już na, na starcie. Czyli zdrowa osoba, w cudzysłowie zdrowa, taka, która wychowała się w bezpiecznej takiej relacji, o której rozmawiałyśmy wcześniej. Jeżeli się znajdzie w takim przemocowym partnerskim związku, jak będzie się zachowywać? Odejsze. Odejdzie. Bardzo szybko odejdzie. Nie wiem, czy pozwoli na pierwszy incydent przemocy. Mhm. Albo po pierwszym incydencie. Albo po pierwszym incydencie założy niebieską kartę, albo spakuje, albo spakuje, się, spakuje się i, i zabierze dzieci. Ale, na z, ale zazwyczaj wymierzy sprawiedliwość. Mhm. Zaczyń, nie odejdzie nigdy w ukryciu i ciszy, bo tak odchodzi osoba, która nie ma poczucia własnej wartości i nie ma również takiej godności, żeby zawalczyć o siebie trzeba mieć bardzo dużo siły chyba w sobie żeby zawalczyć o siebie i żeby odejść z takiej relacji tak i trzeba też to widzieć wcześniej mhm. już w swoim dzieciństwie że mama walczyła o siebie walczyła o dzieci i później potrafimy to robić albo że ojciec walczył o siebie mhm. walczył o dzieci wtedy jesteśmy w stanie również to pokazać naszym dzieciom i podać to dalej mówiąc o przemocy w relacji partnerskiej Oprócz e, tego, że przychodzi nam w pierwszej kolejności na myśl taka przemoc fizyczna i agresja fizyczna, e, też przychodzi nam na myśl przemoc e, mężczyzn wobec kobiet. Tymczasem równie często chyba się zdarza sytuacja odwrotna, kiedy to kobieta stosuje przemoc wobec mężczyzny. E, kiedy dochodzi do, takich, e, do takiego układu i do takiej relacji? Między kobietą a mężczyzną, kiedy to ona jest jakby tą stroną przemocową, bo wykazuje wtedy bardzo takie męskie, agresywne cechy. Niekoniecznie agresja ma płeć. Ja uważam, że jeżeli widziała też w domu przekraczanie granic, gdzie matka przekraczała granicę ojcu i utożsamiła się akurat z nim, bardzo często wykonuje to samo. Czasami widziała przemoc ojca wobec mamy, nie chciała się stać ofiarą i trochę stała się nim. Także mhm. nie możemy mówić też o płci przemocy, bo. Ja przemocone... nie mówiłam o tym, że nie miałam na myśli tego, że agresja ma płeć, tylko jakby o takim społecznym odbiorze, że to, się, to jest takie proste pierwsze skojarzenie. Tak. tak, Że przemoc, agresja kojarzy się raczej e, z pierwiastkiem męskim, z jakimiś takimi cechami męskimi, bo kobiety są utożsamiane z taką miękkością, z takimi miękkimi cechami emocjonalnością. I tak jesteśmy wychowywani Często i tak, tak. przygotowani. Do takich ról społecznych. Często tak, natomiast to też jest zaburzające. Moim zdaniem, dziewczynki też mają prawo wyrażać złość, mm -hmm. jak również i chłopcy wyrażać delikatność. I dziewczynki kopać piłkę, a chłopcy płakać. Tak, oczywiście, i szyć i robić na drutach. Tutaj nie mm -hmm. ma w tym nic ujmującego. Natomiast oczywiście, stereotypowo jest to tak, to nazewnictwo dzielone. Bardzo często też spotykam się z przemocą kobiet wobec mężczyzn. I bardzo często mam takie poczucie, że jest ona taka trochę inna niż z, od strony mężczyzn do kobiet. Jest dużo Czym ona bardzo, się różni? Jest dużo bardziej ukryta, taka nie do końca bezpośrednia. Oczywiście wiąże się z poniżaniem, ocenianiem często takim też manipulowaniem emocjonalnym, szantażem. A na przykład jak mhm. taka kobieta się będzie zachowywała, że będzie publicznie na przykład tego męża czy partnera swojego poniżać. Może tak być, że publicznie, może tak być, że się z niego wyśmiewa przy dzieciach, przy jego mhm. rodzicach, przy swoich rodzicach, przy swoich koleżankach, może tak być, że robi to w zaciszu domowym. Może tak być, że porównuje go do swoich kolegów z pracy go, że mało zarabia, że jest otyły, że nie wiem, chory, że stary, że to nie Ale z nie jakiegoś nie daje. względu go poślubiła, musiał mieć jakieś cechy, tak, z które względu, ją uwiodły. Bardzo często też słyszą to dzieci, też nabierają tych wzorców, i jest bardzo ważne, żeby to w miarę szybko móc zatrzymać. Oczywiście przemoc emocjonalna jest praktycznie nie do zatrzymania, jeżeli nie uświadomią sobie osoby współbędące w tym układzie przemocowym, że robią sobie krzywdę. Mm -hmm. Ponieważ jest ona po prostu często niewidoczna i często ludzie nie do końca na nią reagują. To, na co reagujemy, bardzo się z tego cieszę, że już na to reagujemy, to jest przemoc fizyczna. Mm -hmm. A jak jest z przemocą ekonomiczną, mm -hmm. która też jest. Z jednej i z drugiej strony. Kobiety mm -hmm. są przemocowe ekonomicznie wobec mężczyzn i mężczyźni. Oczywiście społecznie to mężczyzna powinien zarabiać więcej. I to mężczyzna zazwyczaj, gdy jest przemocowe ekonomicznie, to jest to mężczyzna, ale absolutnie nie jest to prawdziwe, są w tym momencie takie czasy, że kobiety zarabiają równie tyle co mężczyźni, jak nie więcej. I też bardzo często, oczywiście, gdy mają takie wzorce, nie radzą sobie z bezradnością, nie radzą sobie z poczuciem własnej wartości, ponieważ mają labilne albo go nie posiadają, są przemocowe wobec mężczyzn w tym aspekcie. Mm -hmm. Mają dużo większe oczekiwania niż możliwości. Oczywiście wszystko jest okraszone oceną. Pamiętajmy, zupełnie inna przemoc, inny rodzaj słów jest w domu, który jest bezpośrednim domem, a zupełnie inny rodzaj słów jest w domu, gdzie jest wysoki poziom intelektualny. To jest, można powiedzieć, że taka bardziej finezyjna, wyrafinowana, wyrafinowana forma przenocy, tak, przemocy. I taka bardzo często ukryta niestety w podwójnym komunikacie. Mm -hmm. Jesteś taki dla mnie dobry, a w ogóle nie zarabiasz, nie szanujesz. Mm -hmm. I tutaj jest ten podwójny komunikat, który gdzieś tam może zaburzać te relacje, i w tym podwójnym komunikacie bardzo trudno jest się obronić. Ponieważ jest to słowo wspierające, a z drugiej strony kontekst jest bardzo niszczący i bardzo poniżający. Mhm. Jak, jak sobie radzić w takiej sytuacji, jeżeli się znajdujemy, właśnie jeżeli mam, prowadzimy wspólne życie z takim partnerem, czy z taką partnerką, mhm. która w ten sposób nas traktuje? Co powinniśmy zrobić? Bardzo często, gdy żyjemy w takim związku no nieco dłużej, gdy to nie jest pierwszy miesiąc z takowej przemocy, bo pierwszy miesiąc jest często związany z dużym szokiem, że nie rozumiemy, że mieliśmy dobrą relację. Bardzo często ją jeszcze idealizujemy, bo mamy taką osobowość i w tym momencie zaczynamy słyszeć takie komunikaty albo doznawać przemocy fizycznej czy emocjonalnej. Mhm. To niedowierzanie trwa jakiś czas. I po tym niedowierzaniu następuje takie osłabienie i, obcią, i dużo więcej obciążeń i, obniża, i następuje obniżony nastrój i bardzo często stany depresyjne, stany lękowe, które też rzutują na naszą pracę, na nasz cały dom, na naszą rodzinę, na nasze dzieci. I to już jest sygnał, że należy coś w tej relacji móc zrobić. Czyli nabieramy takiej trochę bierności, też mm, trochę się bezradność, przyzwyczajamy bezradności. Często tak. Jeżeli to jest wyuczona bezradność, no to wchodzimy mm -hmm, w, w tę rolę z dzieciństwa, mm -hmm. ale jeżeli nie do końca czujemy, że to jest nasze, no to ten moment początkowy jest bardzo ważny że zaczynamy, że coś nam nie pasuje i to jest dobry moment, żeby zacząć rozmawiać z partnerem albo sami ze sobą, że ja się na to nie godzę, muszę pójść na psychoterapię, muszę coś zrobić, ponieważ jeżeli zostaniemy w tej bezradności, to po miesiącu, dwóch, trzech, To będzie eskalowało. To będzie eskalowało, po sześciu mhm. miesiącach będzie już bardzo trudne, a po roku już będzie normą. A po kilkunastu latach? To będzie już takim, moim zdaniem, też zamarciem w nas, tej siły woli ratowania siebie, albo nigdy jej w sobie możemy już później nie odkryć może poprzez różnego rodzaju choroby psychosomatyczne bądź trudności dzieci możemy sobie przypominać, gdybym miała lepsze życie, albo gdybym miał lepsze relacje z moją żoną, no to tylu nie byłoby nieszczęść po drodze naszych dzieci, tak często też bywa. Mhm. Dzieci często są delegatem rodziny i pokazują to, co jest. Ukryte w relacji. Czy my się w dzieciach tak naprawdę możemy przejrzeć jak w lustrze? Oni w nas też, dzieci w nas one w... też, one mhm. w nas w też, ale oczywiście bycie delegatem rodziny pokazuje wszelkie dysfunkcje, które są mhm. między partnerami w związku. Czyli jeżeli dochodzi do takiej e, przemocy, która jest ukryta, która się dzieje za zamkniętymi drzwiami, mhm. niekoniecznie jest przemocą. Fizyczną, ale przemocą emocjonalną, której na pierwszy rzut oka nie widać. Po dzieciach, po zachowaniu dzieci, bardzo często można poznać, że coś jest nie tak, coś się dzieje złego w tym związku? Bardzo często tak, i bardzo często dzieci biorą wtedy na siebie taką rolę, oczywiście w nieświadomy sposób, żeby móc pokazać to, co się dzieje w domu. Jeżeli mamy trzylatka, to trzylatek przekracza granicę dużo bardziej niż jego norma wiekowa na to wskazuje. W jaki sposób będzie się zachowywał na przykład? Bardzo często bije dzieci, albo bije tylko dziewczynki. Jeżeli bije dzieci, to jeszcze możemy gdzieś tam poszukiwać, mhm. że to jest jego temperament, przekroczone granice, że to dziecko może być gdzieś w jakimś stopniu również nie do końca empatycznie traktowane. Natomiast jeżeli tylko bije dziewczynki, albo gryzie dziewczynki, albo wyśmiewa dziewczynki, albo, jeżeli jest to chłopiec oczywiście, mhm. Mhm. Albo zanieczyszcza się, gdy ten proces już dawno był wykonywany, i jest, nie jest w stanie jak gdyby reagować na komunikaty, zatrzymywać tej swojej złości. Ona jest nie do zatrzymania bardzo często w takich ramach funkcjonowania życia społecznego, czy przedszkolnego, czy szkolnego. To wtedy jest to bardzo często oznaka, że to dziecko pokazuje nam to, co dzieje się między rodzicami. Czyli osoby obce powinny zwrócić natychmiast uwagę, bo to jest czerwona flaga, że coś się dzieje, nie? Tak, tak? i y porozmawiać zarówno z mamą, jak i z tatą, nie tylko mm -hmm. z jednym rodzicem. I zapytać, czy wszystko jest u Państwa w porządku. Ja wiem, że to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, i nie reagują często ani nauczyciele w szkołach, ani w przedszkolach, ponieważ nie chcą przekraczać rodziców granic. Natomiast uważam, że jest to niezbędne do tego, żeby tą przemoc jak najszybciej móc odkryć. Hmm, można powiedzieć, że obojętność sprzyja przemocy. Bardzo często tak, obojętność jako współ. Dla mnie, od... obojętność jest współwiną. Jest współodpowiedzialnością. Mhm. Nawet współwiną nie możemy też tak powiedzieć, bo współwi... współodpowiedzialnością. Z, ze współwiną mhm. nic nie zrobimy. Jest współodpowiedzialnością, mhm. czyli widzimy coś, czujemy coś, nie angażujemy się z jakiegoś powodu, bo się boimy, mhm. bo nie wypada, bo jesteśmy. Inaczej wychowani, a może przekroczymy granice i mamy różnego rodzaju intelektualne komunikaty, a nasze ciało, nasze emocje, nasza intuicja, nasze wyobrażenia wskazują, że w tym domu coś się dzieje, albo z naszą koleżanką z pracy coś się dzieje, albo z naszym kolegą zauważamy, że cieszyła się życiem, cieszył się życiem, i w tym momencie nie uczestniczy w tym życiu. Nie pytamy, mm -hmm. dlaczego. A jeżeli na przykład mężczyzna jest był ofiarą przemocy, udało mu się. Wyjść z tej relacji, to kolejna relacja, którą zbuduje, będzie totalnie odmienna, czy. Pytanie wejdzie... jak się mu udało? Jeżeli odkrył swoje tutaj zależności, swoje mm -hmm. relacje z rodzicami, swoją osobowość, swoje mechanizmy obronne, swoje obciążenia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejna relacja będzie dużo zdrowsza. A czy wiek partnerów ma wpływ na e, przemocowość w relacji, czy nie? Chodzi mi o to, że jeżeli mhm. na przykład partnerka jest dużo młodsza i jest ze starszym mężczyzną w związku, to to wydaje mi się sytuacją sprzyjającą pojawieniu się przemocy. Ale niekoniecznie w takich związkach jest przemoc. Niekoniecznie, ale ja mówię jest o tym, że dysproporcja, która sprzyja pojawieniu się przemocy, chociażby, nie wiem, ekonomicznej albo... Znaczy sprzyja na pewno polaryzacji partnerów. Mhm. Pochodzą z różnych środowisk, środowisk często z różnych mhm. pokoleń. To, co on przeżył, ona dopiero przeżywa. Tutaj jest bardzo duże ryzyko przemocy emocjonalnej. Uh -huh. Nie tyle ekonomicznej, uh -huh. ale emocjonalnej. Co ty wiesz o życiu? Jesteś za młoda. To jest, to jest taki komunikat, który nie powinien mieć miejsca w parze. A w odwrotnej relacji, kiedy partner jest młodszy, a partnerka starsza? To Bardzo analogicznie, analogiczna. oczywiście. W zależności od tego, na czym ta relacja jest zbudowana czy na uczuciu, czy na więzi, czy na potrzebie bycia blisko z kimś bezpiecznym, z, kim, z kimś, kto nigdy ode mnie na przykład nie odejdzie. A osoby skłonne do stosowania przemocy wobec partnera, wszystko jedno, mężczyzna lub kobieta, jakie mają doświadczenia z dzieciństwa? Z jakiego, mm -hmm. Jakie doświadczenia w relacjach z rodzicami? Z jaki Bar styl przywiązania, mm -hmm. o którym wcześniej też rozmawiałyśmy? Mm -hmm. Bardzo często styl przywiązania jest dezorganizowany bądź lękowy. Bardzo często widzą przemoc, gdzie ona następuje między rodzicami bądź doświadczają jej na mhm. sobie. Albo to są dzieci bite, albo ceniane, albo w jakimś stopniu nie szanuje się ich kobiecości czy męskości, która się rodzi w dzieciach. Absolutnie. Tutaj to jest bardzo ważny aspekt, żeby na to zwrócić uwagę. Bardzo często nie mają też więzi z rodzicami i też mają taki syndrom proszenia się o kontakt i takiego bycia cały czas w takiej relacji zależnej. Nie są w stanie mhm. rozwinąć swojego potencjału, nie są w stanie być blisko. Takimi, jakie są, tylko cały czas muszą być dla innych. Mm -hmm. I bardzo często wychodzą z tak niskim poczuciem własnej wartości, z takimi obrazami z przeszłości, z takimi doświadczeniami własnymi, cielesnymi, emocjonalnymi, że tworzą analogicznie bardzo podobne relacje. A czy y, przemoc y, można uznać za jakiś sposób takiego wyrównania sobie tych wszystkich deficytów, znaczy ten styl przemocowy zachowania, mhm. takiego, wiesz o czym mówię, takiego wyrównania swoich deficytów z dzieciństwa właśnie, z tych mhm. relacji Ale to z rodzicami, tak? Są bardzo poważne zaburzenia, jeżeli ktoś był mhm. bity i bije, to mhm. tutaj mamy już do czynienia z bardzo poważną psychopatologią, Mhm. I tego się nie można wyrównać. Co biła mnie mama, ja będę biła swoją córkę. Ale chodzi mi o sam mechanizm. Oczywiście Czy mechanizm. To zachowanie po prostu i zastosowanie tego mechanizmu, właśnie no, mhm. tak to nazwijmy, no bo nie wiem tego zachowania. W stosunku do partnera w dorosłym życiu jest jakimś takim podświadomym, takim bardzo um, um, nie wiem, na te, takim głęboko podświadomym sposobem na wyrównanie tych deficytów z dzieciństwa. Tak, jest to głęboko nieświadomy proces. Oczywiście, bardzo niewielka ilość empatii u tej mhm. osoby, bardzo niska refleksyjność i bardzo mhm. głęboko, głęboka psychopatologia. Mhm. Często są to zaburzenia osobowości, jeżeli ta osoba nie jest w stanie się zatrzymać, mhm. że kontynuuje dzieciństwo i wyrównuje sobie niszcząc człowieka. Mhm. I bardzo często tak takowe osoby nie trafiają w ogóle na psychoterapię. A czy jest to możliwe w ogóle do odwrócenia, do jakby czy taki człowiek jest możliwy do naprawienia, mówiąc mm -hmm. kolokwialnie? Tylko i wyłącznie wtedy, gdy zobaczy, że we mnie to jest, co było w moim ojcu i w mojej matce. Ale te osoby nie są zwykle skłonne do refleksji. Zależy, które. Te, które w sposób nieświadomy sobie wyrównują, raczej nie. Natomiast każdy ma swoje granice. Ja w to głęboko wierzę. Czasami granicą jest choroba, czasami granicą jest śmierć kogoś mhm. bliskiego czasami granicami z, z, wypadek, zwolnienie z pracy, mhm. różnego rodzaju graniczne momenty przeżywamy w życiu. Czyli jakiś taki kryzys e, gwałtowny. Taki moment zwrotny. Moment zwrotny. Tak, który mhm. może obudzić chociażby gram empatii i wtedy jest duża mhm. szansa, że zobaczymy, w, jakim, w jakiej relacji żyjemy, kim jesteśmy w tym kontakcie i możemy albo uciec, albo zatrzymać to, co w sobie mamy, to, co nas wyniszcza, niszcząc innych. Czego brakuje w takim związku partnerskim, w którym dochodzi do przemocy? Jakich, bo wspomniałaś o empatii, tej empatii nie ma ewidentnie. Mm -hmm. Jakich jeszcze emocji brakuje? Ja wiem, że nie ma rozgraniczenia na emocje dobre i złe, ale używając takiego kolokwialnego określenia, no te złe w cudzysłowie emocje, czyli agresja, poniżanie innych, tak, złości, mm. jakaś tego rodzaju rzeczy się pojawiają. Mm -hmm. Bardzo często nie ma współczucia, nie ma poczucia takiego żalu nad sobą, nad partnerem. Bardzo często osoby nie wyrażają smutku, gdzie osoba w roli ofiary przemocy jest cały czas smutna, ale ona nie przeżywa tego smutku, tylko jest w nim zamrożona. Osoba w roli sprawcy, przemocy bardzo. A co to często, znaczy być zamrożonym w smutku? To znaczy uważać, że tak musi być, że nic się nie da zrobić. To jest też często związane z taką bezradnością. Nikt mnie nie uratuje, muszę już tutaj zostać. Nie znam innej relacji, musi tak być. Mhm. I bardzo często wtedy potrzebny jest jakikolwiek wstrząs zewnętrzny, żeby móc wydobyć osobę. Która jest uwięziona w tej roli często traumy transgeneracyjnej, z babci na mamę, z mamy na tę osobę, z tej osoby na córkę czy syna i tak mm -hmm. dalej, żeby wydobyć z tej roli, która gdzieś tam jest uwarunkowana tym, że jestem zamrożona w smutku i cały czas przeżywam bezradność, jestem w roli ofiary. Tak samo jest ze sprawcą ofiary. On cały czas nie przeżywa złości, tylko jest zły, jest agresywny. Też nie widzi, gdzie ta agresja się kończy, gdzie ta agresja się mhm. zaczyna. Czyli paradoksalnie, gdy był małym dzieckiem, czy była, też musiała czuć i widzieć tylko i wyłącznie agresję od, ze strony swoich opiekunów. Żadnych innych y, emocji, które gdzieś tam budowałyby osobowość tego dziecka. I z tym wyrastamy, w tym żyjemy i to niestety przekazujemy dalej. Jest takie powiedzenie popularne, że dziecko jest jak walizka. Tak. Wyjmuje się z niej to, co się do niej włoży. Tak, bardzo często. Tak to mhm. wygląda. Na tym zakończmy rozmowę dzisiejszą. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy Was na kolejne odcinki Niebezpiecznych Związków. Zapraszamy. Jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyły jakiś temat, który Was szczególnie interesuje, to piszcie w komentarzach. Zapraszamy.